Patronem podcastu Niezłe Aparaty jest Fotoforma, czyli ulubiony sklep fotografów i filmowców. Jeżeli planujecie jakieś inwestycje sprzętowe, to najlepiej pisać na photoforma.pl i wtedy możecie liczyć na specjalną ofertę przygotowaną przez opiekuna danej marki. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie tego odcinka, a całą ofertę aparatów, obiektywów i akcesoriów fotograficznych na www.fotoforma.pl. Czy 2, 1, zaczynamy. Jacek szybko przy mikrofonie, po drugiej stronie Tomek Markowski. Cześć Tomaszu. Cześć, witam. Słuchaj, taka tradycja, tak się utarło i tak musi być. Yy, chciałbym prosić, żebyś się naszym słuchaczom przedstawił. No to jak już wspomniałeś, nazywam się Tomek Markowski. Urodziłem się w Krakowie dosyć dawno temu, w czasach kiedy, kiedy jeszcze używano negatywów i slajdów do rejestrowania obrazów. I od tego zacząłem. Później przez kilka lat pracowałem w czasie krakowskim, a następnie los mnie rzucił fotografię sportową, z którą jestem związany w tym momencie już około 20 no, lat. No to urodziłeś się, czy urodziłeś się jako fotograf? Bo to też trzeba chyba rozróżnić te dwa, mo dwa momenty. Nie, <laughs> ja myślę, że się nie urodziłem jako fotograf. Ja długo miałem. E, taki dylemat, co, czym się będę chciał w życiu zajmować. Nigdy nie chciałem być strażakiem ani, ani e, piłkarzem. No, piłkarzem chciałem kiedyś być, ale strażakiem nie chciałem być. E, poszedłem do szkoły poligraficznej. E, uczyłem się renowacji starych książek, starych druków. No, i jak skończyłem szkołę, to ani jednego dnia nie, nie przepracowałem w tym, w tym fachu. Los mnie rzucił do, do znajomego, który miał zakład fotograficzny. Tam fotografowaliśmy śluby, tam wywoływaliśmy negatywy, była ciemnia, robiliśmy odbitki. I, taka szkoła życia fotograficzna. I ten, taka szkoła życia fotograficzna, tak, tak, tak. I ten kolega miał całą półkę albumów, dużo mi opowiadał o swoich ulubionych fotografach, o, o reportażach o, o grupie Magnum no i tak mnie trochę zachęcił do fotografii reporterskiej któregoś dnia zrobiłem zdjęcia, przyniosłem do redakcji Czasu Krakowskiego zdjęcia się spodobały no i tak, tak ten kolega sprawił, że, że odszedłem z tego zakładu i i zacząłem pracę dla prasy. A co to za portfolio tam zademonstrowałeś wtedy na tej rozmowie? Wiesz, co to właściwie nie było portfolio, tylko ja, przez to, że ten zakład fotograficzny był w samym rynku, głównym w Krakowie. Miałem blisko do różnych wydarzeń, które się w okolicy działy, i jakaś manifestacja pod urzędem miasta była. Anarchiści starli się z policją, więc ja złapałem aparat. Powiedziałem, że na chwilkę wychodzę z tego zakładu, pobiegłem pod dużo miasta, zrobiłem zdjęcia, odbitki. I, I z tymi zdjęciami z tego wydarzenia przyszedłem do redakcji, i redaktor prowadzący wtedy popatrzył, mówi, no właśnie kurczę, przydałoby się, bo nikt tam z redakcji nie poszedł. No i zdjęcie wylądowało. Nie wiem, do niedawna wydawało mi się, że na pierwszej stronie, ale jakiś czas temu strzywki gazety wpadły mi w ręce i nic takiego nie znalazłem, więc. <laughs> więc do końca nie pamiętam, jak to było, może bo to było dodatek dawno. Breaking dawno. Coś takiego. <laughs> tak, tak. Nie, wydaje mi się, że to tak jak dawniej były gazety wydawane na różne mutacje na, na rejon, tam, krakowski, śląski i to gdzieś mogło pójść e, w takim wydaniu. No, w każdym razie tak. Tak się zaczęła, zaczęła to ta jakaś współpraca. popołudniówka była, bo może też było coś takiego. Jak... Nie, 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 to był, to był dziennik, i to pamiętam, że to był piątek, więc to wyszło w sobotniej gazecie. Yy, tyle pamiętam. To był 94. myślę czwarty Ale to tak rok. powiem Ci, że przykozaczyłeś, no bo to mało który fotograf tak się pcha w centrum wydarzeń, jak, jak tam jakieś faktycznie rozruby się dzieją, bo to raz, że sprzętu szkoda, a dwa, że oberwać można, więc hmm, wydaje mi się, że taka zawadiackość hmm, jest dobrą cechą cha charakteru dla fotografa, wiesz, jak chcesz robić jakąś tam prasówkę, nie? Przynajmniej na początku, bo potem to może... Wiesz co, wydaje mi się, że tak, zwłaszcza właśnie w fotografii prasowej, no musisz mieć taki, taki ciąg do wydarzeń, no, no. inaczej tego nie, nie zarejestrujesz. Znaczy, najpierw robisz, a później się zastanawiasz, nie? Może w ten sposób. A później się zastanawiam, czy to, czy to w ogóle miało sens i czy nie lepiej było zostać gdzieś spokojnie. No ale tak, tak mnie to trochę wtedy wciągnęło, że, że przez kilka lat pracowałem dla, właśnie dla tego dziennika i, i, i różne fajne, znaczy fajne i mniej fajne, jak to w pracy takiej prasowej, e, również no, jakieś nudne rzeczy typu konferencje, czy, czy wypadki samochodowe, czy, czy jakieś inne jeszcze, jeszcze bardziej e, kłopotliwe sytuacje fotografowałem, ale no... no t, t, była tam jakaś adrenalina w takiej pracy zawsze i to tak cią, cią, ciągnęło i ciągnie no nadal. Masz na że trudne sytuacje, w sensie takim fotograficznym, że z takiej nudnej sytuacji coś ciekawego jest ciężko zrobić właśnie? Konferencja jakaś? To znaczy takie, takie sytuacje też, a z drugiej strony były właśnie takie sytuacje, że gdzieś, nie wiem, ktoś wpadł pod, pod tramwaj, gdzieś, nie wiem, jakiś bezdomny gdzieś zmarł, więc takie, takie rzeczy, które też no, nie zawsze by się chciało fotografować, no ale się e, no, no trzeba. No, po to tam fotograf jest. A jak to jak to cię tak do sportu pchnęło w takim razie, skoro, skoro byłeś w takim powiedzmy, maglu tych wszystkich informacji prasowych i tak dalej, to jednak ta fotografia sportowa gdzieś wydaje mi się, że zawsze jest takim osobnym, osobnym działem. Tak, i tak, tak, tak też było. Mnie w gazecie wtedy koledzy z działu sportowego na mecz wysłali. Nawet niedawno, właśnie w tych szywkach, które przeglądałem, znalazłem zdjęcia z tego meczu. To było w Nowej Hucie na, na meczu Hutnik bodajże z UKS-em, grał Ekstraklasa. To był mój pierwszy mecz w życiu, w ogóle na który poszedłem. No, zdjęcia, nie wiem, dzisiaj jakie obejrzałem, to nie, nie, nie było się za bardzo czym chwalić. Wróciłem do redakcji z nadzieją, że już mniej więcej na żaden mecz nie wyślą, bo kompletnie mi się to nie, nie podobało. Ja jako chłopak młody, jako junior trampkaż grałem w piłkę. Natomiast, natomiast później taki trochę rozbrat z tym przyszedł i kompletnie mnie sport przez jakiś czas nie interesował. No ale chłopaki nie, nie poddali się i wysyłali mnie na kolejne mecze. I jakoś tak nawiązałem taką większą współpracę z tym działem sportowym. Ale nadal nie planowałem zająć się tylko sportem. I po, właśnie po kilku latach pracy w tej redakcji e, zacząłem się trochę męczyć robieniem zdjęć takich, które no właśnie tak jak w chwilę wcześniej rozmawialiśmy też, e, nie zawsze ludzie chcieli, żeby im te zdjęcia robić. Nie zawsze to było jakby: ja musiałem gdzieś iść, byłem wysyłany w miejsce, w którym nie chciałem fotografować, ale no, tak jak mówię, od tego byłem, żeby to zrobić. I coraz bardziej zacząłem jakoś tak ten sport traktować jako takie miejsce, gdzie mogę coś sfotografować, gdzie mogę coś swojego wymyśleć. I, i gdzie ludzie, którzy są fotografowani, jakby jest to rzecz naturalna, że ktoś fotografuje sportowców. I później później miałem, jakby, znaczy, ta gazeta upadła i tak nie bardzo, nie bardzo wiedziałem znowu, co po raz kolejny, co ze sobą zrobić zawodowo. Pracowałem przez pewien czas w firmie, w której handlowałem materiałami poligraficznymi, I... no ale znowu, jakiś przyszedł taki moment, kiedy zatęskniłem za tą pracą reporterską, prasową. To był 99. rok, i zdecydowałem, że, że chcę wrócić do gazety. I jakoś tak, tak wyszło, że rozesłałem wśród znajomych. Widzi, że chce wrócić do gazety, i kolega do mnie zadzwonił, Jacek Koził z redakcji Tempa Krakowskiego. Mówi: Słuchaj, jeżeli chcesz, to ja za 20 minut idę złożyć wypowiedzenie, bo tam były różne zmiany w redakcji. Mówi: Idę złożyć wypowiedzenie. Jak chcesz, to, to uderzaj tutaj do gazety. No i ja szybko. W tej firmie, w której pracowałem, znów po raz kolejny powiedziałem, słuchajcie, muszę na chwilkę wyjść. Miałem akurat portfolio swoje ze sobą. Przyjechałem do redakcji dosłownie w korytarzu, minąłem się z, z tym kolegą, który mi dał cynk o, o, o wolnym miejscu. On akurat wyszedł do naczelnego, mówiąc, że odchodzi z pracy, a ja wszedłem pytając, czy nie potrzebują fotografa przypadkiem. No i, no i tak zostałem. Już jak tam utknąłem w tempie w 1999 roku, tak, no tak praktycznie do dzisiaj współpracuję z tym tytułem, który już nie jest tempem od dawna, tylko jest częścią przeglądu sportowego. Uh -huh. A to teraz jest też chyba w ramach ONET-u, tak? To funkcjonuje? Tak, ja to tak, tak. Będę... Dokładnie. To jest teraz połączone, że gazeta wychodzi dwa razy w tygodniu, w piątki, w poniedziałki. Natomiast takim taką... Drugą częścią przeglądu sportowego jest właśnie przegląd sportowy ONET, który ukazuje się tylko online. Mhm. A ty masz w takim opisie o sobie na Instagramie, że jesteś freelancerem, to tak działasz dorywczo, czy to jest po prostu taki znak czasu, że teraz na, w, w takiej formie fotografowie współpracują z redakcjami? Znaczy, ja myślę, że to jest znak czasu. Eee, czy dobry, czy nie, trudno im powiedzieć. Myślę, że lepsze jednak były czasy, kiedy fotograf. Miał etat w tej gazecie, mógł się w 100% poświęcić swojej pracy i robieniu swojej roboty, nie, 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 nie szukając klientów. No jest to zupełnie co innego. No ja jestem freelancerem tak naprawdę od 2008 roku, kiedy, kiedy, straciłem etat. Znaczy wszyscy fotografowie wtedy stracili u nas w gazecie etaty. I od tego momentu jestem współpracownikiem gazety i no i tak przez cały czas Gdzieś tam ta gazeta o mnie pamięta, że, że jak potrzebują coś, to, to jestem do usług. Ale, ale tak, no nie jest na stałe, nie jestem, nie jestem pracownikiem żadnego tytułu w tym momencie. No rozumiem, czyli po prostu wszystko się zmieniło, żeby się sprawy tam toczyły, powiedzmy, podobnie jak wcześniej, tylko, tylko na innych tam zasadach, powiedzmy, rozliczeń. Wydaje mi się, że to faktycznie jest ta kwestia tej, tego troszeczkę spokoju. Psychicznego. Ja pamiętam, jak jeden taki kolega mi radził, żebym nie został fotografem, bo powiedział, że to jest właśnie to, że jest, jest taki charakter tej, tej pracy, że dzisiaj jest, jutro nie ma, nie wiadomo kiedy będzie i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to jest coś takiego zmiennego, ale z drugiej strony też tak, takiego ekscytującego, co myślę, że nie wiem, jak Ty sobie to wyobrażałeś wcześniej, pracę jako fotograf, ale wydaje mi się, że. Każdy trochę miał tak podobnie, że, że taki romantyzm jest w takim wizerunku. Wiesz, fotografa z, z zewnątrz jak się patrzy, nie? No, na pewno z zewnątrz, z zewnątrz tak to wygląda. Ehm, od środka nie, nie zawsze tak to, tak to romantycznie wygląda. Natomiast na pewno jest coś takiego i na pewno to mnie też ciągnęło w tej pracy i, i to mnie też pchnęło trochę w stronę fotografowania sportu, e, że jest. Jest fotograf ciągle w ruchu, ciągle, ciągle w wyjazdach, chociaż już po tylu latach czasami, z jednej strony, mam tych wyjazdów dosyć, i jak wracam skądś, to, to rzucam torbę i mówię, że, że już nie mam siły, i mijają dwa dni, i, i znowu bym gdzieś pojechał, więc, więc, więc coś, coś takiego w tym, w tym zawodzie jest na pewno. Są też takie momenty, które ja określam jako takiej. Takie góry, tabor w sensie odczytu, jakby tej, tej historii, że, że wiesz, że jest taka nadzieja, wiesz, albo coś takiego niesamowitego się dzieje. No i wydaje mi się, że takie coś jak WordPress Photo, jak się jest wśród tych ludzi, którzy tam są wymienieni i widzi się swoje zdjęcie na stronie, no to, no to może być nie? Takim, takim momentem, w którym wiesz, nagle widzisz, że te wszystkie naciśnięcia, spustu migawki, te, te, te wszystkie wiesz, poświęcenia, które robisz po drodze, gdzieś tam no, no w fajnym, fajnym kierunku się rozwinęły. Powiedz mi, jak, jak zareagowałeś, jak, jak właśnie swoją fotę zobaczyłeś właśnie wśród, wśród wyróżnionych? Wiesz co, no na pewno, na pewno to jest fajne. Na pewno, tak jak mówisz, jest to w jakimś sensie takie... Mm, może nie, nie ukoronowanie, no bo to jakby nie, nie, nie jest jeszcze koniec historii, mam nadzieję, ale, ale jakby jakaś tam nagroda za taki przystanek za ileś po lat, drodze. Taki przystanek po drodze, choć tak koniec końców to nic nie wnosi. Poza, poza radością i, i jakimś takim wyróżnieniem, to znaczy ja przynajmniej nie odczułem jakichś, jakichś innych zysków z, tego, z, tej, z tej nagrody. Ja się w ogóle o tym dowiedziałem. Wiesz co, byłem na, na Mistrzostwach, Świata w sko, w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie, akurat stałem na skoczni i przyszedł mail przez telefon, który miałem w kieszeni. Ja wyjąłem ten telefon, zerknąłem, patrzę, Wordpress Foto. No, sobie myślę, dobra, to tam napisałem. Wiem, że miały być jakieś wyniki, napisali maila, że, że super, że wysłałem zdjęcie no i żebym w przyszłym roku też wysłał, spróbował. I nawet go nie przeczytałem do końca tego maila, dopiero za jakąś godzinkę otwarłem. Mówię: O kurczę, nieźle, no ale to było ściśle tajne. Ja nie mogłem nikomu o tym mówić, że, że jestem w gronie nominowanych fotografów. E, więc z jednej strony super radość, z drugiej strony jestem gdzieś na wyjeździe. Nie mogę o tym nikomu powiedzieć, mogę się sam ze sobą cieszyć. E, więc, więc takie śmieszne uczucia. No, ale nie, no super. No, na pewno wielka radość, na pewno, tak jak mówisz, znaleźć się w gronie nazwisk fotografów, których niektórych znam, niektórych nie znam, ale, ale z takiej czołówki to jest, no, zaspokaja próżność, to na pewno. Mhm. No, z drugiej strony też pewnie potrafi być niebezpieczne nie? Bo tak mówi się przynajmniej w kuluarach, że tak, takim tym niebezpieczeństwem fotografa Przynajmniej od takiej strony, powiedzmy, motywacyjnej, jest, jest właśnie ten moment, w którym za bardzo uwierzysz w swoje umiejętności i e, e, pofolgujesz ego. Nie? I, I wtedy się zaczyna kiep tak, kiepski czas. Myślę że, myślę, że tak. Wiesz, co ja się starałem? Znaczy, jakby miałem gdzieś w tyle głowy taką myśl, starałem się, żeby tak się nie stało. Mam nadzieję, że tak się nie stało, to nie, 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 nie mi oceniać, ale z drugiej strony to też mi osobiście dało taką swobodę pracy, gdzie ja wiele razy gdzieś coś w stresie robiłem, że ja muszę coś zrobić, bo ejku, bo się świat zawali, jak ja jakiegoś zdjęcia nie zrobię. Od jakiegoś czasu wiem sobie, no, no nie musisz, no. jak się nie zrobisz teraz, to zrobisz kiedy indziej, albo w ogóle nie zrobisz, no, jakby są, są rzeczy ważniejsze. Więc myślę, że jakby w, w mojej pracy ta nagroda nie, nie spowodowała tego, że, że gdzieś tam w głowie mi zakwitło, że, że jestem tak, tak dobry, że już nic nie muszę robić. Tym bardziej, że jakby to zdjęcie, które zostało No właśnie, zostało może, nagrodzone... może opisz, opisz mhm. naszym słuchaczom o jakim zdjęciu rozmawiamy, bo ja wiem, ty wiesz, a, a pewnie to, ktoś tam, to, kto słucha... To tak, to, było, ja z, to było zdjęcie zrobione na... Na finiszu etapu wyścigu kolarskiego Tour de Poloń w Katowicach to był bodajże 20, 2020 rok. Mm -hmm. Ten wyścig lato 20, to była pandemia, i tam doszło do, do bardzo niebezpiecznego wypadku, gdzie dwóch kolarzy się zderzyło, właściwie jeden drugiego wypchnął z trasy. Doszło na sam, to praktycznie na samej linii mety doszło do, do ogromnego karambolu. E, Fabio Jakobsen, który był poszkodowany w tym wypadku, e, faktycznie no, bardzo źle to wyglądało tam na, tam na mecie. E, ja osobiście byłem tak na 90% przekonany, że, że on z tego nie wyjdzie, że to, się, że to już jest e, po zawodniku. Na szczęście skończyło się dobrze, on później wygrywał wyścigi. I to było zdjęcie zrobione jakby chwilkę po tym po tej kraksie, po tym, znaczy w trakcie tej kraksy, ale już nie widać tego poszkodowanego zawodnika. Tam widać kawałek, jego jak gdzieś wypada. no Rower przede przede wszystkim rower w powietrzu. Rower w Fajn, powietrzu. Fajny tak, cień tam daje to, tak, tak, tak. To się wszystko tak ułożyło. Tam jest ogromna prędkość, zawsze mm. była. No, od tej pory już nie jest ten, ten, ten etap, nie kończy się w tym miejscu, tylko gdzie indziej. Właśnie, żeby uniknąć takich sytuacji, między innymi. Więc tam się te rzeczy tak na zdjęciu dość fajnie ułożyło. I ja się zdecydowałem wysłać to zdjęcie do konkursu. To było jedno, jedyne zdjęcie, które ja wysłałem. Wtedy w tym roku nie wysyłałem dziesięciu zdjęć, czy pięciu, czy reportaży. Jedna, jedyna klatka, którą wysłałem, mm. więc. No co, wtedy ty, puściłeś, to... puściłeś serię, tak? Wtedy na tym? Tak odruchowo? Tak, 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 tak. tak. Wiesz, co ja obserwowałem zawodników, którzy mm. jadą w stronę mety. Widziałem, gdzie jest największa walka. Właśnie między, między Fabio a Dylan Hronwegen bodajże nazywał się zawodnik, który, który go wypchnął, to w ogóle rodacy mm -hmm. z tego samego kraju, więc widziałem, że tam się coś dzieje i to było już przed całą metą, więc no, tak wyglądało, że któryś z nich wygra etap. Mm -hmm. No i nagle, nagle wielkie boom, wielki huk i tyle. Ale zmieszam do tego, że to jakby... No po prostu ja, ja tam byłem, udało mi się, wiesz, przewidzieć, gdzie jest jakby największy kocioł tych wydarzeń, uh -huh. ale to ja nie, nie uważam, że to było najlepsze zdjęcie, które zrobiłem. W życiu czy tak Więc... ogólnie? No tak, tak, tak zdecydowanie. No. Wiesz co, to nawet nie o to chodzi, bo wydaje mi się, że tutaj akurat widać takie dobre rzemiosło, nie? Że, że nie każde zdjęcie musi mieć od razu powiedzmy takie światło i wszystko, i, ta, i idealnie. Nie? Że, że akurat mhm. w przypadku takich reporterskich ujęć właśnie ten refleks się liczy, ale, ale to, jest, to jest coś, co, co jakby gromadziłeś, wiesz, na, 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 na tym etapie lat praktyki. Ale tutaj jeszcze ciekawy, wydaje mi się, wątek bo nie słyszałem tego w Waszej rozmowie z redaktorem Waselem zresztą polecam, jak, jak chcecie troszeczkę o Tomku też się dowiedzieć to jest taki masterclass właśnie z Tomkiem Markowskim na kanale Fotoformy i tam wiem, że był ten wątek, natomiast powiedziałeś, że, że takim obiektywem 100 ze światłem 4,5-5-6 i tam pada to, to takie, wiesz, mm -hmm. słynne sformułowanie, że on nie jest taki jasny, nie? I, I teraz ja się zastanawiałem właśnie nad tym, że przecież akurat do takich zdjęć, gdzie mamy na zewnątrz, jest sytuacja się dzieje i tak dalej i, i mamy grupę, to przecież... No, no stosowanie powiedzmy, płytkiej głębi byłoby też jakby troszeczkę degradowaniem tego zdjęcia. Nie? Bo, bo nie wiadomo, czy, czy faktycznie jakby skupiając się na tym momencie dobrze byś jakby z tym, tym autofokusem pojechał. Nie? A tak to mm -hmm. jak, jak masz mm -hmm. tam te 5, 6, 4,5, to, to wtedy ta, ta grupa się jednak łapie, nie, większa w tej głębi i. i Wiesz, co troszeczkę fajnie. tak, ale tam jest dość. Znaczy tam jest taka odległość, gdzie, gdzie tak jakby mm... Bo, nie bo wiem, to nie ja nie może może że tam się ogniskowe? coś. No właśnie, właśnie nie pamiętam mhm. w tym momencie, ale być może to było tak, że, że wiesz, to jest jednak tam się dzieje bardzo szybko, więc mhm. jak ja się na jednego zawodnika, nie wiem, na 400 zafiksuję, mhm. to e, no to tego nie zrobię już, więc mhm. więc przypuszczam, że tam mogło być, e, może około 100 ogniskowa, Aha. więc więc faktycznie ta głębia była. Była troszkę większa. Generalnie właśnie ten obiektyw lubię używać na przykład na mecie kolarskiej, bo mogę sobie wybrać tą ogniskową i i I, i, kadr I tam trochę po, po, pozmieniać, nie? Bo jak masz. Mhm. Bo ty masz jeszcze, wiem, że na przykład cztery też ulubioną. Tak, mm -hmm. no i, tak. I, I to z tymi stałkami to taki jest problem, nie? Że o, ile, o ile tam fotografujesz, bo my nie powiedzieliśmy chyba na początku, że fotografujesz, tak jakby, no, znany jesteś z tego, że fotografujesz róż, różne sporty, ale. Wydaje mi się, że masz takie dwa koniki, te skoki i, i kolarstwo, nie, co takie, gdzie tam wchodzi najwięcej Tak, do, do niedawna doszedł jeszcze jeden konik, który łączy kilka dyscyplin, czyli triatlon. Aha, triatlon, no i, i, i w sumie, gdy jest powiedzmy mowa o jednym zawodniku, jednym wyczynowcu, taki skoczek czy coś, no to ta 400 to okej, okay, to możesz... Za... Kontrolować tak, troszeczkę tak, tak. sytuację. Nie? A w przypadku taki, takiego nagromadzenia tych ludzi, tych kolarzy, to faktycznie zoom, zoom tutaj daje radę. No tak, jest, wiesz, no jest, jest, jest wygodny przede wszystkim też, bo to są takie sporty, gdzie się dużo poruszam, przemieszczam i no jednak potrzebuję jakiś taki bardziej kompaktowy obiektyw. Mhm. Yy, tak. Yy, słuchaj, yy, ja wiem, że jest taki tryb yy, stabilizacji do panoramowania. Ale powiedz mi, bo, bo, bo często widać w Twoim portfolio gdzieś tam się przewijają takie, takie różne stosiki, że jest, wiesz, ten panik robiony, nie? I, mhm. I jak gościu leci na tych nartach a, i ty masz długą lufę, w sensie podpiętą pod puszkę, no to trochę jest, wiesz, to, to już jest kombinacja alpejska dla mnie, zrobić takie zdjęcie, żeby, żeby to było, nie? Czy to jest kwestia ilości powtórzeń i tak dalej, czy. Czy masz już jakieś techniki opracowane, że ta rączka tak wiesz? Znaczy mam, znaczy generalnie ta, ta stabilizacja tam pomaga, ale to nie wiem, znaczy nie wiem, czy pomaga. Ja nie wiem, czy ja to umiem włączyć. Może mam włączone, nie, nie mam tak pojęcia. Tak. Natomiast wiesz co, no na pewno kwestia jakiegoś takiego doświadczenia, takich swoich sposobów, jak to zrobić. Wiesz, to jest trochę tak jak, nie wiem, jakbym... Też porównał z jakimś sportem, nie wiem, z biatlonem, tak? Kiedy wiesz, jakbym wybiegł na skocznie zdyszany z drżącymi rękami, no to nie zrobię tego. To musisz stać pewno na nogach, wiedzieć, co się wydarzy, wiedzieć, jak prowadzić tego zawodnika. Wiesz, to jeszcze jest tak, że ten panik na przykład przy, przy sportach takich, nie wiem, samochodowych, czy to jest jakieś wyścigi samochodowe, czy motocykle, jednak stoisz dość daleko, ten zawodnik jedzie płynnie. On jedzie, wiesz. A skoczek narciarski, on leci, jakby ta prędkość początkowa jest inna, zmienia się później. To po pierwsze, po drugie, ten zawodnik leci, wiesz, jakby nie śledzisz go tylko w poziomie, ale on też przemieszcza się góra-dół. Oprócz tego gdzieś tam rękami machnie nogą, machnie nartą, więc, więc tutaj jest dużo mniejsza szansa, żeby to zdjęcie było. No, no dużo tych zdjęć musi też być zrobionych, żeby żeby tam ono siadło, więc ta, ta odległość się mocno zmienia, więc ten panik przy skokach przynajmniej jest taki dość trudny, przy kolarstwie jest łatwiejszy. Okej, okay, a przy, przy skokach to o jakich czasach otwarcia migawki mówimy? Żeby... No, na, znaczy żeby na pewno... Poniż, żeby nie przesadzić. Żeby nie przesadzić, to bym tak powiedział, na pewno mniej niż jedna setna i więcej niż jedna trzydziesta. Okej. Okay. Mm -hmm. Tak. Na jednej 20, na jednej 15 mam takie zdjęcia, gdzie one są, gdzie one są ostre, i jest ok, ale to już jest naprawdę bardzo duże ryzyko. Ale powiedzmy tam, 1,60 to jest taka, taka pewna działka. No wiesz, to też zależy, jaki, jaki efekt na końcu chcesz osiągnąć. Mhm. A wspominałeś jeszcze niedawno o, tym, o tych wyjazdach, że, że już czasami masz dosyć, ale też jest tak, że te miejsca się powtarzają, no nie? I, i, i teraz takie, taka myśl mi się nasuwa, że. To jest trochę podobnie jak fotografowie, którzy jakieś uroczystości fotografują. Nie Masz jakieś lokale, do których zachodzisz częściej niż do innych. I teraz jest ta kwestia tej kreatywności, tego wymuszenia albo, albo samej chęci, wydaje mi się, zrobienia czegoś inaczej nie? Niż, niż do tej pory. Mhm. I mhm. zastanawiam się, jak nad tą różnorodnością pracujesz podczas, podczas swojej pracy. To jest, to jest trochę tak, że bywanie w tych samych miejscach, ja faktycznie w tym roku sobie tak mocno zdaję sprawę z tego, bo byłem po raz dwunasty bodajże na turnieju czterech skoczni, to po raz dwunasty na tych samych skoczniach pracujesz, więc to z jednej strony tak zastanawiasz się, co ja tu mogę jeszcze więcej wymyśleć, i, I bardzo często dochodzisz do takiej ściany, mówisz, no już kurczę, no nie da rady, no, no nie wiem, powtórzę coś, co było w tamtym roku czy dwa lata temu. Z drugiej strony to jest ułatwienie, bo znasz tą yy, Super, wiesz, którędy, gdzie przejść, gdzie sobie stanąć, jaki kąt jest, jakie słońce, o której zachodzi, nawet wiem, więc, więc, więc to, to i ułatwia, i utrudnia. Nie wiem, może bardziej cieszy, jak się uda coś oryginalnego zrobić, po raz kolejny, kiedy już myślałem, że nic z tego nie będzie, tak, trochę takie, trochę takie wyzwanie to jest, żeby, żeby coś na tej skoczni wyrzeźbić. No, wiesz, trochę z pomocą przychodzi pogoda czasami, bo raz jest pięknie słonecznie, innym razem, nie wiem, są chmury, pada śnieg, więc ta skocznia inaczej wygląda. Ale jakieś nowe pomysły jeszcze cały czas przychodzą, więc nie jest chyba tak, tak beznadziejnie. No, a ze śniegiem to jak sobie radzicie tam? Oczywiście, co? Ja to w ogóle wolę, jak pada śnieg, niż jak nie pada. Znaczy, najgorsza pogoda dla mnie przy fotografowaniu skoków to jest taka, taka blacha, taka, gdzie masz szare ołowiowe niebo, bez żadnych chmur, nie masz żadnych cieni, nie masz światła, nic się nie dzieje. No to są najnudniejsze warunki, jak dla mnie. Jak pada śnieg, to. To, wiesz, to aparaty sobie z tym radzą, więc tu nie ma problemu z ostrzeniem. I gdzieś zawsze, właśnie pod światło, można się tym śniegiem pobawić. Tak samo przy robieniu tego paningu. Jak zaczyna śnieg padać, to dodaje takiego elementu, który przed zawodnikiem jest i trochę rozmazuje ten obraz. Więc ja zdecydowanie bardziej wolę, jak jest śnieg, albo jak jest ostre słońce, albo jak jest zachodzące słońce. Ale to chyba w większości fotografii jednak taka, taka najbardziej nudna pogoda, czy słońce o 12 w południe, to, to jest najmniej fajne. A jest jakieś zapotrzebowanie fotografii sportowej na te takie tak zwane kulisy? Bo, bo wiesz, my widzimy, znaczy do nas, do odbiorców to docierają. Takie zdjęcia właśnie z tej areny rywalizacji. Nie? No ale jak jesteś fotografem, i trochę masz jobla na punkcie zdjęć i zaczynasz się zżywać z tymi zawodnikami, to domyślam się, że masz tam czasami takie sytuacje, które można by było jakieś tam uchwycić w ciekawy sposób. Nie mówię, żeby wiesz, od razu do faktu wysyłać. Tylko tak dla siebie, jakoś ciekawie. No są, są takie rzeczy, dużo jest też takich, znaczy, jest trochę takich sytuacji, które na przykład sfotografuję, bo jest coś fajnego, ale wiem, że, że na przykład niekoniecznie w tym momencie gdzieś to do gazety powinienem wysyłać, mhm. bo na przykład jest jakaś atmosfera wśród zawodników, nie wiem, no, podam przykład, bo akurat takiego czegoś nie, nie, nie zrobiłem teraz, ale nie wiem, no, siedzą sobie, śmieją, że żartują, a. Na zawodach wszyscy odpadają po pierwszej serii. Nie? No to, no to nie, nie wysyłam takiego zdjęcia. No bo, e, bo będzie to, hejt. z drugiej strony, co mają zrobić, no co mają się powiesić. No, no tak akurat tak jest teraz. Są sportowcami, pewnie za, za jakiś czas będzie, będzie w porządku. No ale mówię, nie, nie ten czas, nie ten moment. Więc jakichś takich zdjęć faktycznie nie daję. E, natomiast generalnie takie zdjęcia z za kulis. Często są, bo pytajcie, czy jest zapotrzebowanie. One są często, według mnie, jest większe zapotrzebowanie niż na zdjęcie lecącego w powietrzu zawodnika. Dlatego, że, no właśnie, wiesz, tych zdjęć jest dużo w agencjach. Umówmy się tam, gdzie, tam, gdzie ja jeżdżę. Przyjeżdżają w agencje światowe, przyjeżdżają prywatni fotoreporterzy, właśnie freelancerzy. I zdjęć lecącego w powietrzu zawodnika jest dużo. Natomiast takich właśnie kulisów, gdzie możesz troszkę, troszkę bliżej tej kadry być, gdzie możesz troszkę pokazać zawodników, czy, czy całą obsługę zawodów, to na pewno bardziej przydatne jest. Też tak sobie wyobrażam, że na etapie pisania jakiejś biografii też może się przydać, nie? że tutaj jakiś no tak. siedział jak. Te słynną bułkę z bananem i, i akurat twoje zdjęcie <gry> mam takie, nie? więc, więc może, tak, więc tak, może tak. to jest taka inwestycja. Tak, w sumie, no, to są to takie, wiesz, to są takie, tak, to są takie też właśnie sytuacje, jakby, no, po pierwsze niepowtarzalne, nie, nie po drugie niewyreżyserowane, więc, więc to tym bardziej jest dla mnie cenne. Mhm. A to w takim razie możesz powiedzieć, że. Mm, czy znaczy nie wiem, jak, jak Ty się na to zapatrujesz? Bo jak się patrzy na, na zdjęcia sportowe, to, to często się mówi, że właśnie jakieś tam zdjęcie przychodzi do historii. I teraz zastanawiam się, czy to jest właśnie, jak, jak to się ocenia. Czy to jest waga zdjęcia, wiesz, czy samego, czy samego wydarzenia? Bo, bo to mówię a propos, a propos takiej rozmowy o albumach fotograficznych, że. To, to w poprzednim podcaście było, że po prostu wiesz jest konkurs na najlepszą książkę fotograficzną, nie? i że Ri ocenia jakość zdjęć, a nie jakby jakość projektu, nie? I teraz się zastanawiam, czy, czy na przykład jest tak, bo ty, ty trochę więcej siedzisz w tej fotografii sportowej i może rozkminiasz na ten temat, że, że wiesz, czy, czy faktycznie jakąś tam rolę pełni ten dobry kadr, czy, czy to bardziej chodzi, wiesz, że tam ktoś tam komuś tam sprzedał fangę na ringu i w dobrym momencie mu mm uchwycone, -hmm. ale ważniejsze jest właśnie kto, kto komu to sprzedawał. Na zasadzie tak, czy forma, czy treść. Historycznie no to na pewno, znaczy nie na pewno, ja tak uważam, że mm, zdjęcie, które pokazuje jakiś właśnie moment, yy, no to wiadomo, że ono będzie miało większą wartość. Tak, Jeżeli ono przy tym jest zrobione e, ze smakiem, jeżeli to jest fajny kadr, no to już w ogóle jest perfekcyjne. E, natomiast z, piękne zdjęcie bez historii, e, no to będzie pięknym zdjęciem. Ja lubię takie zdjęcia i, 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 i sam bardzo lubię takie zdjęcia robić. I często też mówię otwarcie, no, że to jest po prostu zdjęcie, które, nie wiem, może cieszyć oczy, ale no, no nie ma historii jakiejś. No nie wiem, ktoś trenuje, ktoś gdzieś biegnie. Natomiast wiadomo, że zdjęcia e, zdjęcia, na których. Coś się dzieje. Nie wiem, mam takie zdjęcie, na przykład ono ostatnio kilka razy gdzieś tam było kupowane, publikowane kilka lat temu, jak Kamil Stoch właśnie na no, turnieju Czterech Skoczni w serii treningowej upadł. Wydawało się, że on że już jest po turnieju dla niego. On później ten turniej wygrał. Natomiast to był taki moment przełomowy. Ja byłem gdzieś tam u góry on akurat wychodził z windy prowadzony tam przez chyba tam Adam Małyż z nim szedł lekarz. Na tym zdjęciu nic się nie dzieje, gdzieś tam w tle jacyś ludzie są, samochody, więc forma tego zdjęcia, no, no zdjęcie jak zdjęcie, no ale ono się właśnie pojawiało, dlatego że to był ten moment, kiedy, kiedy Kamil upadł, kiedy nie było wiadomo, czy w ogóle będzie dalej startował, więc wydaje mi się, że, że no, nie, no musi być jakaś historia, żeby to zdjęcie miało wartość po, po latach. Mhm. Pamiętam takie były kiedyś, wychodziły encyklopedia sportu, na przykład. nie? I tam, i tam mm -hmm. się przeglądałem wtedy z wypiekami na twarzy te zdjęcia. No ja, ja rozumiem, że, że kiedyś to było ciężej. Nie? Ty, ty akurat przeszedłeś przez to. Chodzi mi tutaj o, o fotografowanie sportu na kliszy. No to przy dzisiejszych warunkach to jest praktycznie pikuś to, co można robić w przypadku, jak porównujemy sobie do, do tych dawnych czasów. No i tak się właśnie czasami zastanawiałem, że wiesz, że to było tak chwilę po jakby tym najlepszym, najlepszej możliwości zrobione albo, albo zaraz przed, teraz spuścisz serię i, i jest coś takiego, wiesz, do wykminienia. Ale też, żeby nie było tak, że ja, wiesz, tutaj cię próbuję na jakieś lewe sanki załadować i wiesz, żebyś Tomek <laughs> powiedział, że o, to teraz jest za łatwo, nie? Tylko też zmierzam w kierunku takiego wątku o kreatywności w fotografii. Bo wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, że jest dużo ujęć, szybki jest, szyb, szybkie jest to tempo jakby uwieczniania, to też można troszeczkę w taki bardziej kreatywny sposób podejść do, do zdjęć. I teraz, teraz przypomniałem się takie zdjęcia, u ciebie są jak takie czepki, jak gdyby się powoli wynurzają z wody. I jest to taki moment, w którym ten czepek jest jakby tak płynnie, płynnie oblany jeszcze taką porcją wody. Wiesz, to, to, to dla, mnie, dla mnie to było takie, wow, to jest, to jest coś, na co może bym nawet, wiesz, nie wpadł, że, że tak można jakby po, w taki sposób pokazywać, nie? Pokazywać ten sport, że, że jednak tu jest, w tym sporcie wydaje się niby ta newsowość, niby ten jakiś tam decydujący moment ważny i tak dalej, że Piłką trafia do, do bramki, ale, ale jednak jest taka przestrzeń na artyzm w tej fotografii sportowej. No, I to całkiem duża. No, mi się tak wy... Całkiem duża, całkiem duża. Wiesz co, do, tak wracając do, do czasów analogowych i do zdjęć historycznych, jest zdjęcie ja ani w tym momencie nie pamiętam ani autora, ani, e, ani jaka to była walka, e, ale to jest, z, znaczy, generalnie to jest zdjęcie z walki Muhammada Alego. Zrobione z góry, gdzie ring widać pięknie, wiesz, jakaś wielka chwila i, e, i piękne zdjęcie, nie? I takie zdjęcia na pewno przechodzą do historii. E, druga rzecz, którą, którą mówiłeś, to no bo m, tak, czy teraz dzięki temu, ja, kiedyś taką dyskusję mieliśmy, wiesz, czy jest dzięki temu, że, e, że teraz fotografowanie jest tak łatwe, bo umówmy się, że, że, że to jest łatwe, to wiesz, tak naprawdę nie wiem. Na meczu piłkarskim posadzisz kogoś, kto nie robił zdjęć, dasz mu ten sprzęt, ustawisz i no jest 70% szansy, że on zrobi ładne, ostre zdjęcia. Takie, które kiedyś w latach, powiedzmy, nie wiem, 80-tych, 70 -tych, zrobienie zdjęcia przy bramce, gdzie zawodnicy wyskakują do główki i na zdjęciu oni są w powietrzu, piłka jest na głowie albo tuż obok głowy czy tam później, kiedy szybsze migawki się pojawiły i można było rejestrować jakieś krople wody, no to w ogóle to były fantastyczne zdjęcia. Nie? Teraz, teraz zrobić takie zdjęcie nie jest żadnym problemem. I wydaje mi się, że ja to często powtarzam, że fotograf teraz ma, bo się mówi, że a, to teraz fotograf ma łatwiej. Właśnie na mój gust fotograf teraz ma trudniej. Ten, który chce, żeby te jego zdjęcia coś pokazywały, to ma trudniej, bo, bo dobrych technicznie zdjęć jest mnóstwo. W ogóle wiemy, ile powstaje obrazów i fotografii teraz każdego dnia. I teraz, żeby zrobić coś, co się wyróżni, co będzie Twoje, to właśnie tak jak mówisz, to musisz więcej głowy użyć, więcej wykreować na tym zdjęciu, żeby, żeby ono się różniło od tych setek hmm. tysięcy zdjęć robionych na co dzień. No, rozumiem, rozumiem o co Ci chodzi. Tylko. Teraz jest też taki kolejny problem, który się jakby ujawnia w tej rozmowie, bo można iść w tę stronę, właśnie artystyczną, na przykład, właśnie w postaci jakichś zdjęć sylwetkowych. Nie? Czasami jest ten, jest ten efekt też, też u ciebie, zauważyłem. Tylko, tylko pytanie się rodzi: na ile jest taki edytor w gazecie odważny, żeby tak zilustrować? Nie? No bo jednak, mhm. jak, jak dajesz takie, że. Kamil, Stoch, prosto i najlepiej w obiektyw, no to bezpieczne zdjęcie, nie? Każdy się będzie cieszył. Pan sportu zobaczy, poogląda sobie, co miał na kasku napisane, sponsorzy się ucieszą. A, a, a ten sam zawodnik, gdzieś tam na tle zachodzącego słońca, sylwetka, sama, nie? Narty, czarne, no to już wiesz, to już jest y, 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 chyba, chyba taki. Nie, nie no. Gdzieś w, wśród tekstu jakiegoś tam. Fajnie widziane. Nie? To znaczy, znaczy, wiesz co, no tak, no ja mam dużo takich zdjęć dzisiaj nawet przeglądałem, bo czegoś szukałem. i Są takie zdjęcia. I właśnie nawet mówiłem, że to jest zdjęcie, które jestem przekonany, że ono nigdy nie będzie wykorzystane przez nikogo oprócz mnie. A jakie zdjęcie masz? Właśnie? właśnie też jakieś. Wiesz co to było? To jest takie zdjęcie ze skoków. Ja, ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju. Plamy, kolory, i to jest takie zdjęcie zrobione z góry skoczni, gdzie częściowo jest, wiesz, cień na wybiegu skoczni, jest mały zawodnik. E, tak, tak, tak. No i to jest, wiesz, ten zawodnik jest tyłem. No, ono się w gazecie tak myślę. No, ucieszę się, jak się kiedyś przyda, ale myślę, że się nie przyda. E, I ja mam dużo takich zdjęć. No, wiesz, to wszystko zależy według mnie od klienta, dla którego pracujesz. Jak pracujesz dla gazety, czy jak pracujesz dla agencji newsowej. No, to oczywiste jest, że ten news jest na pierwszym miejscu. Oczywiście możesz w pakiecie zdjęć parę zdjęć zrobić takich, takich bardziej kreacyjnych. Natomiast wiadomo, że musisz mieć, musisz mieć takie pewne elementy stricte newsowe. Natomiast zależy. No ja, wiesz co, nie, dla mnie, na przykład, bardzo miłe było kiedyś, i to było zdjęcie faktycznie, które by nie poszło w gazecie. To był, jakiś, to był taki start. Na zawodach triatlonowych, start dopływania na Mistrzostwach Europy bodajże. Duża grupa zawodników skakująca do wody, właśnie gdzieś wiesz tu sylwetki, jakieś odbicie, słońce, i, i jakiś czas temu zadzwoniła do mnie koleżanka z firmy, dla której to robiłem, którzy organizują zawody, i mówi: Słuchaj, to jest nasze ulubione zdjęcie z wszystkich zawodów. My mamy fototapetę na ścianie w, bi w biurze z tym zdjęciem. No i to jest właśnie jakby. Wszystko zależy, kto jest klientem, jakie ma potrzeby. Takie, takie zdjęcia się przydadzą. No tak jak mówię, newsowo jest co innego. No tak. Mhm. A wiesz co, bo teraz też widzę, że ta taka twoja współpraca z, z firmą Sony, znaną pewnie słuchaczą. Nabiera, nabiera tempa, no i w zeszłym roku, bo to już nagrywamy w 2024, no na koniec Sony uraczyło nas takim, takim aparatem, który powiedziałbym, że jest jakby w tej kategorii, którą, którą ty uprawiasz, bo, bo mówimy tutaj o trzecim aparacie serii A9. No i wiem, że ty przeszedłeś przez i jedynkę, i, i, i dwójkę, i teraz. Czy z, to, czy z tą trójką już miałeś do czynienia? Już miałeś okazję ją przetestować? Tak. Trójkę trójkę testowałem. Zrobiłem nią trochę zdjęć. Ja tak, ja już robiłem na dziewiątce Mark 1, Mark 2. Teraz robię na Alfie 1. Dziewiątkę Mark 3. Miałem możliwość, możliwość testować. No, no jest to kolejny krok naprzód. Ja mówiłem też, jak. Chyba dziewiątka jak była nawet. Nie, dziewiątka dwa. Yy, I ktoś mówi, to od kiedy tam coś nowego Sony wypuści? Ja mówię, wiesz co, no, nie wiem, ale mówię z drugiej strony, no, no co tu możesz nowego wypuścić? No to, to już nie będzie ani szybsze. No jakby nie bardzo widziałem. Yy, za każdym nowym modelem widzę, że da się coś zrobić nowego. Czasem są to większe usprawnienia czasem mniejsze. Czasem są takie, z których na przykład ja może mniej korzystam, ale inni fotografowie korzystają. Yy, wiesz, mi się w dziewiątce bardzo podoba. Tam jest ten taki system prefotografowania, pre jak go nazwał, czyli mhm. aparat rejestruje obraz, w zanim, zanim jeszcze naciśniesz tak, w buforze, więc się możesz cofnąć i zrobić jakieś zdjęcia, które do tej pory były niemożliwe albo bardzo trudne do zrobienia. Jest trochę takich udogodnień ergonomicznych, że możesz na przykład nie wiem, zamknąć ten ekran tylny, żeby on nie był. Tą świecącą stroną na zewnątrz, nie wiem jak to, jak to nazwać. No ten e, typ no, jest szybszy. Tak, tak, tak. Obraca się w każdej płaszczyźnie. Jest autofokus jeszcze szybszy, jeszcze precyzyjniejszy i jeszcze stabilniejszy, bo to jest rzecz, która mi się podoba w ogóle w aparatach bezlusterkowych, to to, że ten autofokus jest stabilny, że on robi serię zdjęć i one wszystkie są, są ostre. Są fajnie ustawione. Miałem tą dziewiątkę w ręce. Fotografowałem też trzystetką 2.8, czyli kolejnym nowym dzieckiem koncernu Sony. I tu jestem absolutnie oczarowany tą trzystetką. Leciutka, szybka, ostra. Co chcieć więcej. Mm -hmm. No tak, ale właśnie faktycznie ten, ten taki stabilny emocjonalnie autofokus to jest, to jest rewelacja. Mm -hmm. I, I ja ci powiem, że to miałem podobne wrażenia, że, że wiesz, gdzie tutaj jest jeszcze jakby przestrzeń do, do różnych ulepszeń i to nie jest, nie jest post sponsorowany w tej chwili, co, co mówię, tylko wydaje mi się, że gdzieś tam po poli dochodzimy do takiej, do takiej ściany, że, że już mało rzeczy będzie można wrzucić bez takiej totalnej zmiany technologii, nie? Czyli jak byliśmy na, na lustrzankach, wiadomo, ten system autofocusa, on nie mógł jakby być ulepszony, tak jak jest na bezlusterkowcu, mhm. ponieważ ten mechanizm był gdzieś tam poza matrycą i tak dalej, nie? Więc, więc wydaje mi się, że tu już będzie niedługo potrzebna właśnie jakaś zmiana, coś, coś, coś jeszcze nowszego, chociaż ciekaw jestem. Tylko powiedziałeś jeszcze, właśnie interesują, interesującą mnie rzecz, te, ta A1. Dlaczego akurat A1 w sporcie, Twoim zdaniem, ma zastosowanie? Bo to jest taki aparat do, do wszystkiego, że tak powiem, no, ale to nie jest tak ściśle wyprofilowany pod, pod te takie sportowe rzeczy, jak przynajmniej linia A9. Trochę... To znaczy, wiesz co, no nie jest tak jak, jak A9-3, no bo, bo od A9-2 myślę, że jest we wszystkim lepszy jednak, nie? jest szybszy. No jedną rzecz, rzecz, rzeczą, która mi trochę paradoksalnie mogłaby doskwierać, to jest, to jest ta duża matryca, bo te pliki są, są ogromne, natomiast one są, są no, no bardzo fajne, że są takie duże i można sobie wyciąć, co się chce i on jest bardzo szybki, więc w stosunku do dwójki, dziewiątki na pewno ta jedynka jest lepsza. No i, i jest trochę takim aparatem do wszystkiego. Możesz jakieś Rzeczy takie bardziej komercyjne, fotografować, korzystając z tej, z tej wielkiej matrycy. No Natomiast to... 9.3 jest bardziej taka, bardzo taka, właśnie reporterska, niusowa, i, no i ta wielkość matrycy, umówmy się, no, no, no też to jest spore, jednak. Mhm. No tak, ale nie, nie wspominaliśmy, ale Ty też fotografujesz przecież. Takie muzealne rzeczy? Czy, 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 czy. <grym> tak. Czy to ci się właśnie tak, przydaje, a tak, jedynka tak. do, do tych rzeczy? Wiesz, co to jest tak, że ja zdarzało mi się robić takie rzeczy, a jedynką z aparatów Sony, akurat ta siódemka, tam 60, chyba 2 miliony pikseli matryca. Mówimy o jest R taka tak? najlepsza taka o ORCE. tak, 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 tak mhm. jest najlepsza do tego. Tak, rzeczywiście rzeczy muzealne są drugą. Drugą moją nogą fotograficzną. Hmm. Ale tak, i ja jedynką, i ja siódemką Zdarzało mi się to fotografować, i, i fajnie to wychodzi. Ale to wśród takich fotografów uwieczniających eksponaty muzealne, no nie jesteś sekowany za, za sony, bo tam, z tego co wiem, to GFX raczej jest taki pożądany. Wiesz co, no GFX jest w tym momencie pożądany, bo jest. No bo ma super stosunek tak, ceny do jakości. Za Sony I nie mogę być bo, bo i rozdzielczość tak. Nie mogę być czekowany za Sony, gdyż i, i, o ile się. Jeśli się mylę, to nie popraw, ale chyba GFX ma matrycę produkowaną przez Sony. No, również, 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 również Święty Gran Muzealny, czyli Face mhm. też tą matrycę ma z Sony, więc, tak, więc myślę, że tu jest z... dużo wspólnego. 80 czy 70% udziału nie? W, tym, mhm. e, ty, mhm. w tych matrycach. Także... Tak. no y, Szkoda trochę, że, że, że Kodak wypadł jakby z obiegu, bo oni też y, swego czasu fajne te matryce robili. Mówię tutaj pod kątem kolorów, bo akurat mhm. y, Takim jestem fanem tej, tej kolorystyki, która tam gdzieś nawiązywała do, do, do tych Kodakowskich filmów. A ty, czekaj, bo jeszcze właśnie mi się przypomniało a propos, a propos negatywów, że, że przecież, czy, czy ty przechodziłeś przez ten etap, w którym były te cyfrowe nakładki na. Na aparaty Nikon, czy, czy nie miałeś tego kodak DCS czy coś takiego, jak to się nazywało? Wiesz sienka. co, tak, DCS to był Kodak i to był chyba na bazie Nikona. Myśmy mieli w redakcji w początkiem lat 2000 kanona takiego. To, to były pierwsze cyfrowe kanony, ale to nie była jakaś taka przystawka. Mhm. Jakby tylko to było to był od zera konstruowanie. Pamiętam, jak on się nazywał, ale to było bardzo podobne z tym. Z tym Nikonowskim. To DC, DCS, DSC jakoś tak, jakoś tak mhm. się to nazywało. E, tak, to, to z tego korzystałem. Kiedyś pracowałem też e, Hazelbladem średnioformatowym z przystawką taką. To był stary Hazelblad analogowy, który miał z tyłu Aha, cyfrową. E, ściankę cyfrową założoną. Ale to już, już przy tych tak takie... muzealnych tak, rzeczach? Znaczy, e, no, to były akurat takie komercyjne rzeczy. E, fabryka gitar. Okej, okay, okay, coś takiego bardziej klimatyczne. Tak, 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 więc, więc, no wiesz, ja przeszedłem tak, od, od, od analogu i aparatu absolutnie manualnego z czarno-białym negatywem w środku. E, przez wszystkie te rewolucje, wiesz, z, tam, z tego aparatu, nie wiem, później przeszedłem na Kanona, gdzie były Windery, on to już w ogóle Super Bayer, później był taki jakby przeskok. To był ten Canon T90, który miał super już. Aha, e, super Windery, czyli, szybki, czyli był. Ten taki przewijacz automatyczny? Tak, tak, do, doczepiany. To już w ogóle się było królem, królem na dzielnicy, jak się miał taki aparat z tym doczepionym mhm. Winderem, z motorem, który tam pracował, przewijał te 36 klatek. Później kanon T90. Ile był? ile zdjęć na sekundę można było zrobić? Ze trzy? <laughs> Pamiętam, ale. Z, Myślę, że ze trzy, nawet nawet nie wiem, czy tyle. No ja, moim pierwszym takim aparatem, który miałem w redakcji do sportu, to był, e, jak on się nazywał, Canon EOS 1, EOS 1 chyba. To mhm. chyba taka nazwa była tego aparatu. To był, no to on miał wtedy, tak, nie wiem, ze cztery klatki może mhm. na sekundę m, przewijał tego negatywu. No, ale tak jak mówię, to była kolejna jakaś rewolucja, i następną rewolucją było wejście cyfry. Znaczy, wcześniejszą rewolucją było wejście cyfry, a teraz były te, było wejście bez lusterkowców i tak, tak jak mówisz, mi się też tak wydaje, że wiesz, no myśmy akurat gigantyczny postęp technologiczny zrobił się w ostatnich, w ostatnich latach w aparatach. Nie wiem, co tam jeszcze można, można ulepszyć. Coś tam... I faktycznie następnym krokiem musiałby być znowu jakiś taki duży, przepraszam, duży przeskok. Mhm. Coś tam się znajdzie, jestem przekonany, że to jeszcze nie wszystko zostało powiedziane, no ale to widzisz, to, to, to sam nawet wspominałeś o tych, o tych funkcjach, wiesz, tej rejestracji przed zrobieniem zdjęcia, bo to, to już jest też taka obliczeniówka typowa. I, mhm. i te wszystkie funkcje autofokusa, więc jak. W to się tak wejdzie, tak naprawdę, to, to, to już bardzo dużo tych elementów z fotografii takiej mobilnej zostało przeniesionych. Czas nam ucieka, a jeszcze mnie ciekawi, jak tak od strony technicznej wygląda taka fotografia muzealna. Jak, bo wiem, że tam nie, nie jest tak, że jest jedna osoba, tylko jednak jest zapotrzebowanie trochę na te, na te zdjęcia. A jak to się w ogóle tak robi? Masz jakieś specjalne lampy, coś oświetlasz, czy, czy raczej tu się wspomagasz z takim naturalnym oświetleniem? Nie wiesz co w, w, tak w dużym skrócie, w fotografii muzealnej, znaczy ja używam tylko lamp, tak? To hmm. są, to są flesze mocne z generatorami, do niektórych rzeczy można używać LEDów, które już są coraz lepsze i, i można to oświetlać LEDami, światło takie dzienne, naturalne, no to w ogóle nie, nie wchodzi, nie wchodzi Zbytka w grę, Mm, tak, no zbyt kapryśne, tu jednak musisz mieć absolutnie stuprocentową powtarzalność i stuprocentową kontrolę nad, nad, nad fotografowanym obiektem, e, jeśli chodzi o, i o światło, i o ekspozycję, e, więc, więc tutaj tylko flesze i to te takie, na absolutnie z górnej półki, które, które zapewniają powtarzalność tego. E, no, to jest duża, duża, duża. E, duża działka taka w sensie dużo, dużo opowieści to rzeczywiście może na jakiś kolejny temat ale, ale ta fotografia muzealna która mnie absolutnie przypadkiem wciągnęła kilka lat temu i myślałem że najwyżej ze 2-3 miesiące w tym spędzę. No wciągnęła mnie maksymalnie teraz że, no, zupełnie nowa branża zupełnie inna niż sport i, a trochę dzięki temu się to jedno z drugim uzupełnia, że mam trochę spokojnej pracy studyjnej, a za chwilę jadę gdzieś fotografować sport, więc to mm. dla zdrowia psychicznego też dobrze. A trochę się tak odchamiłeś? Obcując ze sztuką? E... Trochę pytam tak. Prowokacyjnie. Ale to jest... Nie, no dobrze, bardzo słusznie. Wiesz co, to jest bardzo fajne, bo to jest... E... Ja zauważam... Często, że jak właśnie gdzieś wiesz, nie wiem, fotografując malarstwo, mam, mam więcej kontaktu z tym, i, i zaczyna mi się to podobać. I dużo, dużo rzeczy takich, takich zupełnie fotograficznych gdzieś tam odkrywam, fotografując e, dzieła sztuki, które, trochę światła, trochę, e, trochę jakichś kadrów, kompozycji, więc to. To tak naprawdę jedno, z, jedno z drugiemu pomaga. Mhm. No to nawet się tak podświadomie nie przyjmuje, bo to wystarczy właśnie tak. wertować, mhm. wertować albumy, i też potem człowiek tak nie myśli, bo przecież my, jak kadrujemy, czy to w sporcie, czy to w innych dziedzinach, no to, to, to są łamki sekundy nie? Na, na decyzję. Mhm. To, to człowiek musi już to mieć wszystko obejrzane. Także tak, tak, ale gdzieś w głowie, gdzieś w głowie zostaje ta pierwsza. Pierwsza iskra. Mhm. Ale to, to wiesz, to, to, to chyba nawet powiem Ci, że trochę widać, nie? Te, te, te studia, bo, bo tak też no, no różnych ujęć sportowych człowiek się naoglądał i, i tak trochę widać, wiesz, jak ktoś robi coś inaczej, no to to już jest dobrze, nie? Bo, bo faktycznie, jak wspominałeś wcześniej, jest teraz taka trudna trochę sytuacja na rynku, że już jakby jakością techniczną się jest ciężko wyróżnić, nie? Wszyscy mają... Mhm mogą sobie kupić A7, A9, R3, cokolwiek. Znaczy no jak sobie uzbierają, wiadomo, nie? Ale, że tak powiem, nie jest to na kartki, nie jest to licencjonowane, mm -hmm. więc... Tak, 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 nie na tej zasadzie, że jak ktoś ma ten aparat, to już... No to już robi się super, ale on jest jeden i reszta nie ma. Ja właśnie nawet tak się śmiałem, oglądając po raz pierwszy tą A9 Sony, że no i mnie tam pytali, jak, jak wrażenia? Ja mówię, że świetne, tylko że właśnie to powinno być tak zrobione, żebym tylko ja miał ten aparat, a nie że każdy będzie teraz mógł mieć taki aparat e i, i, będziemy, i będziemy znowu konkurować. <grym> no właśnie, no właśnie. Bo, bo to by była taka ta przewaga konkurencyjna. no chociaż, tak. Chociażby nie, żeby jeden, jedną generację być dalej niż, niż inni. <grym> tak. tak minimum. A ty, ty wiem, że, że robisz taki właśnie, bo, bo i fotografujesz tour de Poloń, ale i też teraz się wybierasz właściwie w taki tour de Poloń z tym, z tym aparatem, a dziewiątką. Robiłeś już kiedyś coś takiego? Mhm. Yy, to znaczy, nie jakoś teraz takie nawarstwienie trochę tego jest faktycznie. Mhm. Yy, tak, generalnie tak, tak, ale fajne, bo będzie okazja spotkać się z ludźmi w kilku miastach i, i pogadać tak naprawdę nie o, o, o nowościach, o technice, o, o ustawieniach aparatu, tylko po prostu o, o, o fotografii, i o fotografowaniu i to jest dla mnie osobiście to jest najfajniejsza sprawa w takim, w takim fototurze. Mhm. No, no bo to, to jest tylko taki punkt wyjścia, nie? tak jak ktoś tam patrzy o jakiś obiektyw i zaczyna się rozmowa i, i potem mhm. to już, to już Zresztą... tam już brnie. Zresztą ze mną, ze mną tak dużo, dużo nie porozmawia się na techniczne rzeczy, bo ja, ja autentycznie technicznie specjalnie się nie wgłębiam w te wszystkie sprawy fotograficzne. Ja taką anegdotę powtarzam, jak, jak spotkałem się po raz pierwszy z, z, z Rafałem Wylęgałą z firmy Sony i on dał mi do przetestowania pierwszą A9. To był rok 2017 bodajże. I mówi, a to jest bezlusterkowiec. Ja tak patrzę, mówię, ale ja w ogóle nie miałem pojęcia, że istnieją aparaty bezlusterkowe, czy że no, jakby nie, nie, nie wgłębiam się w to specjalnie, więc tak jak mówię, wolę sobie zawsze porozmawiać o samej fotografii i, 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 i o tym, co się, co się z tym wiąże. Mhm. Nie, no, sama idea tych bezlusterkowców mhm. to już jest dawno, tylko to jest też ten moment, w którym one się tam pojawiły w tej pełnej klatce. I... I tak faktycznie zasługi Sony ma w tym, nie? Że, że to tak spopularyzowało, a wręcz przydusiło tych innych producentów do tego, żeby gdzieś z tych swoich okopanych pozycji nie, no. się ruszyć. No, oczywiście, to już jest to, mówię, taka rewolucja nieuchronna. Mhm. No, ale to, ale to tylko jakby skutkuje tym, że. Przepraszam, dziadek dzwoni. Yy, <słuch> że wie, że. Wiesz, tylko nam, nam w pewien sposób ułatwia pracę nie? I, i to są, to są narzędzia, mhm. ale też, żeby nie za, zapominać o tych właśnie rzeczach, o których mówiłeś wcześniej: światło, kompozycja i tak dalej że to są te takie czynniki, które. Sprawiają, że zdjęcie jest e, udane. Czy byś miał jakąś radę jeszcze na koniec dla naszych słuchaczy dzielnych, którzy wytrwali do tego momentu? Jeszcze jakąś radę? No to trochę nawiązują do tego, co, co ty teraz przed chwilą mówiłeś o tym fotografowaniu, o tym, żeby pamiętać o tym, żeby to zdjęcie było. E, nie, 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 <noise> nie. no po prostu mi przypomniałeś o tym, co chciałem powiedzieć, że, że ono niech, znaczy niech będzie historyczne, niech będzie też ładne i ja to często powtarzam, że ja się mnie cieszy, jak ludzi cieszą moje zdjęcia, jak ktoś powie, o, to było fajne, albo to było ładne, ale to fajne tutaj, jakieś światełko, bo trochę tak wydaje mi się, o, o to chodzi też w fotografii, żeby ona pokazywała ładnie świat, znaczy w ogóle pokazywała świat taki, jaki jest, ale, ale niech ona też pokazuje go ładnie i niech, niech, niech cieszy ta fotografia, niech tam gdzieś serca z serca wychodzi i, i niech daje trochę, trochę radości wszystkim. To ja, jeszcze, jako pracę domową dorzucę, żebyście skorzystali z, link, z linku, który jest, czy z linka, który jest w opisie tego odcinka. Tam. Będzie właśnie podany profil Tomka, i sobie przestudujcie te, te, te prace, Zobaczcie jako inspirację, że w każdej niemalże dziedzinie czy subdomenie fotografii jest właśnie miejsce na, na artyzm i jakąś taką też estetyzację tego, co fotografujecie. Dzięki, Tomku, za wszystkie rady, za historię, którą opowiedziałeś. Dziękuję serdecznie, miło było porozmawiać, i do, do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki serdecznie.